To jeden z tych telefonów, o których się nie marzy, ale kupuje się go z rozsądku. To jest dziwna sytuacja, bo ten smartfon można znaleźć poniżej 1000 zł w internecie, jak i za około 500 zł. Wydaje mi się, że to chyba jeden z najtańszych smartfonów na rynku z ekoskórą na pleckach. Tutaj można rzucić jakiś żart pokroju, ile wegan musi dojść migdała, żeby zrobić rano kawę. I widzę, że ostatnio tego typu śmieszki względem takiego rozwiązania są popularne. Ale relatywnie to najlepsze rozwiązanie w smartfonach. Nie jest kiczowe, jest trwałe, odporne na upadki. Swoją drogą Motorola w nowej serii Edge testuje drewno kompozytowe na pleckach. Będzie ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyspa z aparatami jest moim zdaniem po prostu brzydka i mam wrażenie, że zrobiono to bez pomysłu, ale przynajmniej ona nie wystaje. Ramka jest plastikowa, ale telefon wydaje się być solidny. Za te pieniądze jest moim zdaniem po prostu uczciwie. Patrząc na ten ekran, jednak trochę bliżej mi do tej niższej wyceny. Najbardziej boli rozdzielczość HD+. Czasami mówię, że tego wcale tak nie widać na ekranie, ale tutaj tak już nie jest. Piksele mi się rzuciły w oczy i nie wiem do końca, od czego zależy takie moje postrzeganie. Kolorystycznie jest to dobry wyświetlacz, mimo że to zwykły LCD IPS. Kąty widzenia są w porządku, jasność również, ale to ekran z kategorii tych, które raczej będą męczyły się na dworze w ostrym wakacyjnym słońcu. Choć muszę przyznać, że w tej cenie niejednokrotnie spotkałem dużo ciemniejsze ekrany. Fajnie, że mamy częstotliwość 120 Hz, która widać, że działa, tym bardziej, że stabilność tego smartfona jest naprawdę spoko, o czym jeszcze Wam powiem nieco później. Ile ja już smartfonu ze Snapdragonem 695 przetestowałem w życiu? Jest to chyba najpopularniejszy procek w ostatnich 2 latach. Niestety, bo nie jest on zbyt szczęśliwym tworem. Ciekawe, że w tej samej cenie w Play ten model występuje w wariancie 8 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki, a w innej sieci za te same pieniądze dostajecie 4 GB RAM z tą samą pamięcią na pliki. Także proponuję uważać na to, jaki wariant dokładnie wybieracie. Tego modelu na wolnym rynku nie widzę, więc jest przewidziany do sprzedaży operatorskiej. W Antutu osiągnął ten model 426 tysięcy punktów, czyli tyle samo co sprawdzany ostatnio przeze mnie 6-letni smartfon. Jeżeli tego odcinka nie widzieliście, to zapraszam do kart, bo ciekawe rzeczy tam wyszły. Fajnie, że mamy na starcie Androida 14 i do tego kilka aplikacji Motorola, na przykład Moto Secure z wykrywaniem phishingu, bezpiecznym folderem czy mieszaniem numerów na klawiaturze blokady. Jest Family Space, czyli coś na wzór googlowskiego Family Link, które pozwala kontrolować dzieci i ich aktywność. Co jednak najważniejsze, to płynność pracy tego smartfona. Nie jest może jakiś bardzo szybki, ale no nie przycina się, działa płynnie, ale też przy tej wydajności nie powinno się z nim nic złego zdziać, tym bardziej, że Motorola nie obciąża jakoś wybitnie mocno systemu zaawansowaną nakładką. Z tego co wiem, ten model ma dostać aktualizację do Androida 15 i ma obiecane 3 lata wsparcia zabezpieczeń. Krótko o zabezpieczeniach. Jest skaner linii papilarnych we włączniku. On jest solidny, działa wystarczająco responsywnie. Rozpoznawanie twarzy w dzień robi swoją robotę należycie i gdyby rozpatrywać ten smartfon w aspekcie urządzenia za bardziej 500 niż 1000 zł, to powiedziałbym nawet, że jest super. Zaskoczony jestem, że w tym smartfonie możemy zainstalować kartę eSIM, za to naprawdę ogromne brawa. Do tego jest 5G, co również jest w tej cenie mało oczywiste. NFC na pokładzie znajdziemy, rozmowy są w normalnej jakości. Komunikacyjnie jest lepiej niż wskazuje na to cena tej motki, tym bardziej, że wibracje nie brzęczą jak traktor i są raczej z tych przyjemnych. Trudno rozprawiać o problemach Messengera w kontekście tego smartfona, bo wiadomo jaki jest Messenger, co aktualizacja działa gorzej. Natomiast uczciwie muszę powiedzieć, że korzystając z tego smartfona równolegle i innych jakichś tam smartfonów typu Realme, nie miałem na tamtych smartfonach problemu z Messengerem, tak jak tutaj, więc czuję się zobowiązany o tym Was poinformować. Czy to jest kwestia Messengera, czy jakiejś złej optymalizacji Motorola, naprawdę trudno jest mi powiedzieć. Drugim takim poważnym zaskoczeniem są równogrające głośniki stereo. Określiłbym ten stosunek na 55-45, a zazwyczaj w budżetowcach te głośniki stereo są takie na alibi. Trzeba liczyć możliwości finansowe na oczekiwania, ale to jest jakość, która nie kłuje w uszy. Mamy jacka 3,5 mm, ale to standard w prostych smartfonach. Mamy nowy ciekawy interfejs podglądu pracy baterii z podziałem na dni. Osiągałem 5, jak i 8 godzin pracy na ekranie, w zależności ile czasu spędzałem w domu pod siecią Wi-Fi. Bateria ma 5000 mAh i ładowana jest z mocą tylko 18 W, także trzeba się pogodzić z tym, że uzupełnienie energii następować będzie raczej w nocy niż w dzień, bo szkoda tego czasu w trakcie naszych codziennych zmagań.
Szkoda, że Motorola postawiła tak naprawdę na jeden aparat 50-megapikselowy, także to budżetowy sensor. Jest jeszcze 2-megapikselowe makro, ale ustalmy, że to obiektyw, który jest nieużywalny. Brakuje, jak widzicie, szerokiego kąta. Nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia poza dobrą rozpiętością tonalną. To akurat G34 robi dobrze, także dzień nawet lekko zachmurzony nie wyjdzie ciemny na fotkach. Szczegółowość jest zwykła, jak na ten sensor przystało. Powiedzieć jednak muszę, że to nie są fotografie nieużywalne. Motorola stara się podbijać kolory, co wychodzi jej raczej zgrabnie. W nocy nadspodziewanie dobrze działa rozjaśnienie kadru, także ponownie nie jest ciemno na fotografii. To bardzo pochwalam. Oczywiście zaszumienie jest agresywnie redukowane, na czym cierpi już niezbyt i tak imponująca szczegółowość. Aparat do selfie ma 16 megapikseli i robi fatalne zdjęcie, ale to tak naprawdę fatalne nawet w dzień. Jest ogrom artefaktów, jakaś wielka kasza wychodzi na fotografiach, które są mimo wszystko dobrze doświetlone, ale efekt finalny jest beznadziejny. Moim zdaniem niestety do niczego one się nie nadają i to nawet niespecjalnie trzeba te foty przybliżać, żeby to zobaczyć. Wideo nagramy maksymalnie Full HD. Tutaj ponownie widać podbite kolory i to tak wyraźnie. Czy to dobrze, czy to źle? W tej klasie dużo łatwiej znaleźć zdesaturowane filmy niż te z przesyconymi kolorami i z dwojga złego. Lepiej w tę stronę, którą obrała Motorola. Szczegółowość obrazka jest jak Full HD w tej cenie. Nic odkrywczego, ale za to pochwalę stabilizację. Ona jest naprawdę udana. Powiedziałbym, że smartfon jak smartfon i w okolicach 500-600 zł będzie to całkiem okej propozycja. Natomiast w obecnej wycenie trzeba powiedzieć uczciwie, że jest coś takiego jak Motorola G72. I to smartfon, który ma szeroki kąt, który ma ekran OLEDowy, który jest wydajniejszy, więc patrząc na to, że Motorola chce sprzedać taki sprzęt w momencie, gdy też oferuje na rynku starszy co prawda smartfon, ale lepiej doposażony, no to trudno jest mi tak bezpośrednio polecić ten telefon. Żegnam się z Wami, do zobaczenia.